Dziś w serwisie przyjrzymy się kolejnemu przetargowi na wywóz nieczystości. Wiemy już, że złożone oferty są wyższe niż środki przeznaczone przez miasto na ten cel. Sprawdzimy również wiedzę ekonomiczną przyszłych bankierów i maklerów giełdowych, którzy wzięli udział w konkursie Liderzy Europy. Na zakończenie skrót przedmeczowej konferencji prasowej Energii Czarnych Słupsk. W czwartek w ratuszu miało miejsce oficjalne otwarcie kopert z ofertami wywozu nieczystości. W przetargu wzięły udział dwie firmy – Słupskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Sierakowicki Elwos. Najniższą stawkę zaproponowało PGK, które wyceniło swoje usługi na 10 600 000 zł. To o 1,5 miliona więcej niż zakładało miasto, dlatego pojawia się tu impas, który przełamać mogą dwa rozwiązania – podwyżka opłat uiszczanych przez mieszkańców lub przesunięcie brakujących środków z innych celów budżetowych. Składamy oferty odpowiadające naszym kosztom i możliwości wykonania usługi, którą zleca zamawiający najlepiej, jak to jest możliwe. Nie da się zrobić usługi byle jak, obniżając cenę, bo można się narazić na kary umowne, które są w specyfikacjach i są w umowach. W umowach samorządy obciążają wykonawcę za wszystko, za zrobienie, za wykonanie limitów odpadów biodegradowalnych narzuconych każdej gminie przez Ministerstwo Środowiska, wypełnienie limitów odzysku. Poza tym za każde niewypełnienie, nawet spóźnienie się z wykonaniem usługi u Kowalskiego, to już są kary. My, chcąc wykonać tą usługę należycie, kalkulujemy tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, żadnych opóźnień przy realizacji tego typu zamówienia. I wyszło nam w poprzednim przetargu i w tym przetargu kwoty, które zaoferowaliśmy. One są niższe niż konkurencja. Konkurencja, żeby zrealizować to zamówienie, musiałaby też ponieść dodatkowe koszty dojazdu, chociażby do Słupska. Szkoda tylko, że kolejny przetarg i miasto oferuje, czy przeznacza na realizację tego zamówienia kwoty, które są nierealne do wykonania tej usługi. Na moje pytanie, skąd się biorą te kwoty przeznaczone na tą usługę, odpowiedź jest taka, że to wynika z opłat, jakie uchwaliła Rada Miasta. Suma tych opłat jest do dyspozycji ratusza i taką kwotę przeznaczają na to zamówienie. Troszkę inaczej przepisy prawa mówią o szacowaniu wartości zamówienia. Generalnie w przepisach prawa mówi się o tym, że szacuje się wartość zamówienia w oparciu o podobne zamówienia w minionym okresie. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie problemu w postaci unieważnienia przetargu i ogłoszenia nowego, co już miało miejsce przy poprzednim składaniu ofert. Scenariusz jest taki, że możemy unieważnić przetarg i powiedzmy zawrzeć umowę z wolnej ręki na usuwanie odpadów komunalnych i zastanawiać się, jakie dalsze kroki. Niemniej zapewniam Państwa, że na pewno odpady z terenu miasta od stycznia będą w sposób prawidłowy odbierane i tutaj się nie musimy niczego obawiać. Unieważnienie przetargu to o tym wszystkim jest też jeszcze za daleko, żeby mówić. W tej chwili pracujemy nad tym i analizujemy wszystkie możliwości. Pytanie, czy którakolwiek z firm startujących w przetargu zejdzie do oczekiwanej przez miasto kwoty. Mariusz Chmiel, prezes PGK, poinformował, że zaoferowana przez firmę kwota balansuje na krawędzi opłacalności i każda niższa stawka będzie przynosić przedsiębiorstwu straty. Czy wobec powyższego mieszkańcy powinni szykować się na nieuchronną podwyżkę cen za wywóz śmieci? Na obecną chwilę płacimy 9 zł za śmieci segregowane i 12 za nieposegregowane. W Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych imienia Stanisława Staszica w Słupsku odbyły się półfinały konkursu Liderzy Europy, w którym uczniowie wykazać się mogli wiedzą z zakresu bankowości, finansów i papierów wartościowych. O miejsce w warszawskim finale walczyło 8 szkół, których reprezentanci zasiedli przy stanowiskach, których centrum stanowiła specjalnie przygotowana do tego typu imprezy gra planszowa. Konkurs Liderzy Europy był to pomysł Banku Zachodniego WBK w Słupsku. Powstał parę lat temat na niwie współpracy Banku Zachodniego z naszą szkołą, jako że bank jest jednym z naszych pracodawców. Bank zaproponował nam udział w tym konkursie. Najpierw pan dyrektor organizował te konkursy u nas w szkole w poszczególnych klasach. Dwa lata temu wytypowaliśmy liderów szkolnych w tym konkursie, którzy wzięli udział dwa lata temu w konkursie międzynarodowym, który odbywał się w Warszawie.
W konkursie tym oprócz naszej szkoły brały udział również szkoły z Ukrainy i z Litwy. I w związku z tym, że konkurs tamten wygrała nasza szkoła, jesteśmy organizatorami konkursu tegorocznego. Konkurs Liderzy Europy był doskonałym sprawdzianem nie tylko dla wiedzy teoretycznej uczniów, ale także dla umiejętności szybkiego liczenia i analitycznego myślenia. Gra jest robiona przez bank od dobrych 6 lat. My, że tak powiem, wprowadziliśmy ją właśnie po raz pierwszy tutaj w Ekonomiku. 2 lata temu ta gra miała taki charakter międzynarodowy, gdzie właśnie Ekonomik wygrał ten finał, który się odbył w Warszawie. Stąd też ten dzisiejszy finał odbywa się u nich, bo tak sobie postanowiliśmy, że drużyna, która zakwalifikuje się do finału warszawskiego, będzie gospodarzem tej zabawy przy następnym razem. Jeżeli chodzi o grę, właśnie teraz w tym roku będzie ten finał odbywał się również w Warszawie w dniach 28-30. Oprócz drużyny właśnie z Polski, którą wyłaniamy w chwili obecnej, będą brały udział drużyny z Białorusi, ze szkół polskich, na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Także to jest zabawa, którą robimy w różnych konfiguracjach, ta ma akurat wymiar międzynarodowy w chwili obecnej. Gra ma charakter turowy, przebiega, że tak powiem, poprzez rywalizację i odpowiadanie na pytania i rozwiązywanie zadań. Jest to typowa wiedza ekonomiczna, wynikająca powiedzmy ze znajomości, którą każdy uczeń powinien mieć, i zadania matematyczne. Tak naprawdę żadnej niespodzianki, żadnych tam nie wiadomo jakich rzeczy nie mamy w środku. Zwycięstwo i udział w stołecznym finale przypadło drużynie słupskiego Ekonomika w składzie Martyna Król, Izabela Najmrocka, Aleksandra Mróz, Anita Miotk i Mikołaj Fecko. Za przygotowanie uczniów do konkursu odpowiadały Joanna Gumienna i Urszula Bogdanowicz. Finał odbędzie się już 27 grudnia w Warszawie. Życzymy powodzenia. W czwartkowy poranek odbyła się przedmeczowa konferencja prasowa Energii Czarnych Słupsk. Na pytania dziennikarzy odpowiadał tymczasowy trener Mirosław Lisztwan, który zastąpił zawieszonego przez klub w obowiązkach Dejana Mijatowicza. Jednak to nie nowy, stary trener był bohaterem dzisiejszego spotkania z prasą, tylko Gerald Blessingame, który powrócił do Słupska i przejmie rolę rozgrywającego od Williama Franklina, z którym w środę klub rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Po 3 porażkach słupski zespół może czekać ciężka przyprawa, ponieważ Siarka Jezioro Tarnobrzeg pomimo niższego miejsca w tabeli w tym sezonie potrafiła napsuć krwi wielu klasowym drużynom. Zespół wygląda normalnie, także myślę, że nie ma żadnych obaw. Z tego miejsca też chciałem podziękować trenerowi Mijatowiczowi za współpracę miłą, sympatyczną. Niestety życie idzie do przodu i patrzymy na mecz z Siarką. Nie będzie najważniejsze to, co ja będę deklarował, tylko co na boisku w sobotę zobaczymy. Myślę, że to będzie ważniejsze. Na pewno są zmiany, korekty, trochę inaczej chcemy grać, ale mecze będą pokazywać. Myślę, że 2 najbliższe na pewno, a jak dalej nie wiem. Znamy Gerela, grał w Słupsku, grał w Eurolidze. Znamy jego walory, szybkość, agresję w ataku, w obronie, także niekwestionowany lider zespołu i też świeża krew, także myślę, że to może nam też pozwolić wyjść szybciej z dołka tego po 3 porażkach, także kilka czynników, które trochę optymizmu dają, pesymizmu trochę ta Siarka, która się z nikim nie liczy i po kolei ogrywa zespoły, a ostatnio nie miała szczęścia, bo trafiła na Stelmet i w końcówce przegrała, także tutaj bym bardzo ostrożnie do tego meczu podchodził. To jest proces, to będziemy widzieli na boisku. Boisko to będzie taki test, praca w tygodniu, na pewno jakieś zmiany, korekty, a co zespół pokaże, wierzę, że będziemy dobrze wypadać. Jakbym nie wierzył, to bym tutaj nie siedział, myślę. Także wierzę w to mocno i widzę na treningach, że jest agresja, że tak jakby ten zespół trochę ożył. Ale to jest naturalne po każdej zmianie trenera, także też tego nie przeceniam. Widzę to po prostu. To jest tak, że Marcin, czyli ja, zawsze dzwonił do mnie, pytał się, czy jestem wolny, czy chciałbym wrócić do Słupska. Zresztą mieliśmy stały kontakt, często rozmawialiśmy ze sobą.
Słupsk jest moim drugim domem, zawsze się tutaj bardzo dobrze czułem. Stworzyłem tutaj razem z innymi kolegami historię tej drużyny, ale na pewno Słupsk jest moim drugim domem, tak jak pan powiedział. I bardzo chętnie czuję się, bardzo się cieszę, że tutaj wróciłem. Oglądałem kilka meczy z tego sezonu. Są to zawodnicy, którzy pasują do mojego stylu gry, są dobrzy strzelcy, są zawodnicy, którzy lubią biegać do kontrataku, tak jak ja. Lubię biegać na zasadzie biegać, strzelać. Pracowałem z tą drużyną w wakacje w okresie przygotowawczym, więc znam tych chłopaków i wiem, że oni potrafią grać. Zresztą już ten sezon pokazał, że ta drużyna ma potencjał, gdyż z żadnym zespołów nie przegraliśmy dużą ilością punktów, zawsze to były minimalne porażki, zawsze czegoś drobnego brakowało, no i stąd tutaj moja osoba. Oglądałem mecz z Anvilem przez 37 minut, byliśmy lepszym zespołem, ale w ostatnich 3 minutach zabrakło tego przywództwa, żeby ktoś był z jajami, wziął tą piłkę w ręce i w końcówce zagrał tak, jak trzeba zagrać, więc stąd właśnie chyba moja osoba, bo ja mam te rzeczy, mam tą charyzmę, to naturalne przywództwo. Spotkanie z Siarką odbędzie się w sobotę 13 grudnia o godzinie 18 w hali Gryfia.